zacznienia drugiej części. Proszę zająć miejsca. Proszę Państwa, w pierwszej części wysłuchaliście Państwo musicalu, który prezentował pewną, po pierwsze, wizję artystyczną, po drugie, jedną z propozycji politycznych przezwyciężenia kryzysu w Europie. Była to opowieść o miłości. Natomiast ja chciałbym Państwu celem wprowadzenia do dyskusji powiedzieć o Europie jako opowieści z punktu widzenia nieco innego. Jeszcze kwestie techniczne. Chcielibyśmy, żebyście Państwo uczestniczyli bardzo aktywnie w debacie i na dole są dwa mikrofony, niech się pokażą. A na górze powinien być jeden mikrofon. Czy jest? Mam nadzieję, że za chwileczkę się znajdzie. Proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o Europie jakiejś konstrukcji, którą się znosi stopniowo, z cegieł, nie zawsze zgodnie z planem. Czasem się mówi o Europie jako pewnym przeznaczeniu, pewnej rzeczywistości, która nas przytłacza, z której nie ma ucieczki. Ale także można mówić o Europie jako pewnej opowieści, ponieważ my wszyscy mamy taką potrzebę, że chcemy uczestniczyć w opowieści. Zwykle opowieści o lepszej przyszłości. Co więcej, bardzo chcemy w takiej opowieści być po stronie tych dobrych, tak? A nigdy po stronie tych złych. Jest to naturalna potrzeba człowieka, nie chcę tu wchodzić w sprawy naukowe, natomiast zwłaszcza po II wojnie światowej, gdzie Europa dokonała prawie samobójstwa, w sposób, no, prawie się nam udało, można powiedzieć, tym większa była potrzeba właśnie uczestnictwa w jakiejś opowieści, opowieści innej niż do tej pory. Bo opowieści były już przecież, prawda? Była opowieść o dobrym carze, który ma złych doradców, prawda? To jest najbardziej popularna, o dobrym królu. Była opowieść o wielkiej rasie panów. Była opowieść o powszechnej szczęśliwości pod rządami światowego komunizmu. Była opowieść o dominacji określonej klasy. Były opowieści o narodzie wybranym. Pod ten naród można było podstawić prawie każdy. Natomiast po II wojnie światowej pojawiła się opowieść o wspólnej Europie. Opowieść, której zadaniem było odbudowanie wiary w lepszą przyszłość. Że Europa zniszczona i zbankrutowana intelektualnie również, bo projekty na to, jak urządzać świat, też zbankrutowały. Europa zagrożona ze strony Związku Radzieckiego potrzebowała opowieści o lepszej przyszłości. I taką opowieścią była opowieść o jedności Europy. Ta opowieść nie miała zasadniczo barw politycznych. Na samym początku, tego Państwo zapewne nie wiecie, zwolennikami integracji europejskiej były partie prawicowe, a przeciwnikami partie lewicowe. Tak było w latach 50., kiedy partie socjalistyczne były przeciwne integracji europejskiej, a plus 12 był za integracją europejską. Potem partie liberalne były za integracją europejską, partie socjalistyczne były przeciwko. Dzisiaj jest inaczej, to się zmienia w czasie i jeszcze na pewno czeka nas inne zmiany tejże sinusoidy. Żeby opowieść była dobra, musi mieć momenty napięcia, prawda? Nie ma tak, że od razu żyli długo i szczęśliwie. Trzeba przejść przez pewne określone trudności i opowieść o jedności Europy też takie określone trudności prezentuje. Dzisiaj też w takim momencie jesteśmy, gdy przed nami są określone trudności i konieczność po prostu wyboru. Wyboru, czy ta opowieść, w której uczestniczymy, my nadal chcemy w niej być, bo może trzeba ją zastąpić inną opowieścią. Może ona też się nie sprawdziła. Też okazała się jakąś nudą, jak te inne, które istniały przecież w historii. Czy może ona jest właśnie niedopowiedziana? Jest dopiero połową opowieści, prawda? I nasz bohater przezwycięży trudności, to myślę, że troszkę zamknie gdzieś ostatecznie odnajdzie w końcu
Zatem Europa jest także taką opowieścią. Opowieścią, która odniosła ogromny sukces. Poproszę Państwa, tak, że zarzuca się Europie, że czegoś nie robi albo robi źle, oznacza, że oczekujemy, że będzie robiła i robiła dobrze. Czyli się wdrukowała ta jedność europejska w nasze rozumienie świata. Oczekujemy od Europy czegoś. Gdyby była nieistotna i nieważna, nikt by od niej niczego po prostu nie oczekiwał, uznałby za jeszcze jeden element środowiska, element przyrodniczo-polityczny, który trzymał, na który można popatrzeć, ale który można także zignorować. Proszę Państwa, postanowiliśmy zadać trzy główne takie zagadnienia, trzy główne pytania w naszej debacie. One mają zadanie jakby nadać pewien porządek, natomiast bardzo chcemy, żebyście Państwo swoimi pytaniami, swoimi wątpliwościami, swoimi głosami sami nadali w tej debacie określoną treść. My stawiamy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę jako badacze. Ja się zajmuję Europą 15 lat już, więc można powiedzieć, że znam jej wady bardzo dobrze, właściwie od podszewki. Znam też jej dobre strony, znam jej mocne i słabości. Natomiast nas też jako badacze, czyli akademicki, interesuje istotnie, co Państwo myślicie jako o Europie i w jakiej opowieści chcielibyście Państwo uczestniczyć. Debata będzie prowadzona w języku polskim, natomiast mamy też naszego gościa z Włoch, który będzie, jeśli chcecie Państwo jemu konkretnie zadać pytanie albo o muzykę, albo o to, co myślą obywatele innej części Europy, bo to on wie dużo lepiej niż my, to jak słyszeliście Państwo przed przerwą, pytania można zadać po angielsku albo po polsku, ja przetłumaczę. Odpowiedź będzie po angielsku, jeśli będzie niezbędne, również postaram się to przetłumaczyć na język polski. No i proszę Państwa, pierwsze zagadnienie, które chciałbym w tym momencie poruszyć i też Państwa zapytać, tak? Bo jak w każdej opowieści, opowieść coś obiecuje, prawda? Że nam da. I Europa tak samo obiecała bardzo wiele rzeczy. Może nie tak jak partia przed wyborami, ale też obiecała bardzo wiele. Może warto zastanowić się, których obietnic dotrzymała, a których obietnic zupełnie nie dotrzymała. I możemy czuć się sfrustrowani, możemy czuć się oburzeni. Czemuż to coś, co miało być nam dane, co miało być nam zagwarantowane, po prostu nie spełniło się. W sumie no, nic dziwnego. Mamy prawo być na to bardzo, bardzo silni. Czy może ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, jakiej obietnicy Europa dotrzymała? A co w ogóle Europa obiecywała nam wszystkim? Co nam obiecała? To nawet było widać w muzykale. Szymon Czerwiński. Ta obietnic, którą uważam, że dotrzymała, to próba zjednoczenia Europy wspólnie. Ale zjednoczenie Europy jest narzędziem uzyskiwania innych wartości. Bycie w grupie, bycie razem nie jest wartością samą w sobie. Czemu służy, prawda? Co Europa obiecała nam jednocząc się? Co nam obiecała? To powoduje pewne różnice, które właśnie powodują, że Europa
staje się bardziej miejscem podziałów, a nie miejscem wspólnoty, którą jakby tutaj założyciele Unii Europejskiej przewidywali. No, pan poruszył w tym momencie dwie kwestie. Po pierwsze, Europa obiecała nam, że w jakiś być może magiczny sposób narodzi się poczucie jedności społeczeństwa, prawda? Że Niemcy, Francuzi, Polacy i wszyscy inni będą czuli się jak u siebie w domu, będą czuli się jednością. To się nie sprawdziło. Ta Europa, ta obietnica pozostała niesprawdzona. I druga sprawa, którą pan poruszył, Europa obiecała nam dość późno, bo dopiero mniej więcej, kiedyście się państwo rodzili, to jest lat 90., obiecała nam Europa, że będziemy bezpieczni wewnętrznie, że będziemy razem zwalczać przestępczość zorganizowaną, że będziemy umieli zwalczać terroryzm. To nam obiecała późno, 99 rok wcześniej. Państwa nie chciały dać żadnych kompetencji w tym kierunku Unii Europejskiej. Od 99 roku zechciały to częściowo uczynić i to też tej obietnicy też Europa nie dotrzymała. Co jeszcze obiecywała? Czy ja chciałem się odnieść do tutaj, góra, pana prawo, do, tak, dobrze, no to, tak. Dzień dobry. Czyli znalazł się mikrofon, fantastycznie. Tak, znalazł się mikrofon. Ja chciałem się odnieść tutaj do poprzedniej wypowiedzi, no i też trochę o właśnie tym dotrzymywaniu obietnic. Mówimy tutaj właśnie o tej jedności jako o rzeczy, która jest pozytywna, która jakby ma ten wydźwięk taki patetyczny, że to jest właśnie to dobro, do którego zmierzamy w całej Europie. Ja natomiast uważam, że właśnie to jest jednak problemem. Problemem, ponieważ, jak wiemy, Europa ma swoje różnice kulturowe wynikające z różnych obszarów, prawda? Każde państwo ma swoją kulturę, swoje obyczaje. Różnimy się pod względem postrzegania świata. Mamy też różne, prawda, ustalenia ekonomiczne i myślę, że właśnie dążenie do tej jedności, tutaj pojawiła się jedność między tymi wioskami, gdzie są właśnie uchodźcy, że jest podział i że to jest złe. Uważam, że właśnie ten podział jest jak najbardziej pozytywny i dobry, ponieważ jeżeli cała Europa dąży właśnie do tej jedności, przez co do spłycenia ludzi, do spłycenia kultury, do spłycenia systemów ekonomicznych. I na przykład mamy przykład właśnie chociażby z jednością walutową. Mamy euro, które jak widać przynosi same negatywne skutki. Mamy chociażby przykład Grecji, która teraz jest pogrążona w kryzysie. Euro przysparza tylko problemów. Więc ta jedność moim zdaniem jednak jest właśnie tą negatywną stroną Unii Europejskiej, ponieważ moim zdaniem powinno się kultywować właśnie te różnice, bo te różnice po prostu nadają tak naprawdę temu światu tego kolorytu. Te różnice nadają tego koloru tej Europie po prostu. Żeby sprecyzować, czy to znaczy, że jedność europejska nie jest żadną wartością? Wartością? W sensie? Czy jedność europejska przyniosła nam coś pozytywnego? Dała nam coś pozytywnego? Bo tak jak zrozumiałem, sama idea integracji w twojej opinii... Może inaczej. Jedność pod takim względem, że chcemy wszystkich wrzucić do jednego wora. To jest bardzo zła technika, bo już wytłumaczyłem, różnimy się bardzo. Różnimy się jak mieszkańcy Włoch, mieszkańcy Polski, mieszkańcy Anglii. Jesteśmy na różnym w ogóle poziomie też rozwoju. Porównajmy sobie Polskę do innych państw europejskich. Chcemy i mówimy o jedności, która nie ma za zadanie jakby tego, żeby były pewne porozumienia pomiędzy państwami, tak? Czy to porozumienia handlowe, tak? Porozumienia jakieś ewentualnie ugody, coś tam. Różne tego typu sprawy, tylko my chcemy za wszelką cenę
wszystkich wrzucić do jednego wora i stworzyć tak, jak było na jednym ze slajdów. Czyli naród narodów. Czyli rozumiem, że mówimy bardziej o metodzie integracji, tak? To znaczy, że jakby oponujesz przeciwko temu, aby ujednolicać pewne rozwiązania. Tak. Natomiast to pytanie dotyczyło tego, czy generalnie sama jedność europejska, rozumiana jako współpraca między państwami, czy może przynieść coś pozytywnego? Mówię się o kulturze, okej. A czy w innych sferach dostrzegasz i inni dostrzegasz? Wiem też o chociażby właśnie strefie euro, w sensie walucie, która jest też, jak już powiedziałem, tak, przynosi negatywne skutki. I chciałbym jeszcze powiedzieć o właśnie wymogach Unii Europejskiej, które Unia nam narzuca. I no, nie trzeba chyba tłumaczyć, bo myślę, że wszyscy tutaj, którzy przyszli, wiedzą co nieco na temat Unii Europejskiej i doskonale sobie zdają sprawę z tych wymogów, które są, no, przyznajmy sobie szczerze, śmieszne i próbują, no, nie oszukujmy się, tak naprawdę wymusić na nas, aby te pieniądze po prostu od podatników pobrać i mieć dla siebie. Okay. Widzę, że tam koleżanka bardzo się nie walczy. Obecnie wysłuchajcie tutaj, właśnie mamy też od dłuższego czasu, bo niekoniecznie widzicie. To się zgłasza, więc jeżeli mogę, to najpierw tutaj kolegę, tak? Dziękuję Panie Prodziekanie za udzielenie głosu. No więc chciałbym się odnieść do wypowiedzi kolegi tam z góry, niewidoczny jest. No w każdym razie dużo mówi i krytykuje Unię Europejską. Cóż, w każdym razie chciałbym powiedzieć, że może dzisiaj w dobie kryzysu, jaki Unia Europejska przeżywa, zapominamy jednak, że Unia Europejska mimo wszystko jest... Przejdzie przez gardło, rozumiem, na pochwałę Unii Europejskiej. No jednak mimo wszystko mi przejdzie, chociaż chciałbym wiele jej zarzucam, ale sama idea wspólnoty, która mogłaby być konkurentem dla innych wspólnot w świecie, no właśnie wspólnot, no, państw takich jak USA, Chiny, czy inne potęgi gospodarcze, społeczne, etc. No i zapominając o tym, że Unia Europejska jest taką wspólnotą, która pozwala nam no właśnie konkurować i możemy się bogacić dzięki temu, że Unia Europejska jest w świecie liczącą się siłą, która może negocjować kontrakty na równi z właśnie takimi właśnie z państwem typu USA, Chiny. No i właśnie chciałbym ostatnio kiedy po Brexicie, warto zwrócić uwagę na to, że kiedy Brytyjczycy powiedzieli nie dla Unii Europejskiej, ile państw renegocjuje obecne traktaty z Wielką Brytanią? I czy gdybyśmy faktycznie chcieli opuścić europejskie, jaki cios gospodarczy mógłby na nas spaść i jaką moglibyśmy po prostu stracić dużo pieniędzy, po pierwsze. Oczywiście są skrzydła w Unii Europejskiej, są spory między różnymi państwami wewnątrz Unii. Natomiast myślę, że idea gospodarcza, po prostu chęć bogacenia się, jest tą pierwszorzędną ideą. To chyba zresztą było pokazane na prezentacji. Dziękuję. Koleżanka, tak? Dziękuję bardzo. Ja chciałam odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie, czy jedność jest pozytywną wartością. I uważam, że tak, ponieważ ja chyba trochę inaczej rozumiem pojęcie jedności. Uważam, że Unia Europejska uczy nas, te wszystkie inne kultury, inne narodowości, żyć ze sobą i dogadywać się. I uczy nas tolerancji. I myślę, że pod tym względem jedność jest bardzo dobra. Posłuchajcie, musimy jakby też podkreślić jedną rzecz, bo jak też ta wypowiedź, o której zaczął pewien kolega i podkreślał to, ona nie ma, ta opowieść nie jest jedna. Zwróćcie uwagę, że sam proces integracji europejskiej się zmienił, jako że ta debata ma też trochę taki element nie tylko dyskusji, ale również pewnej edukacji. Zwróćcie uwagę, że sam proces integracji europejskiej przychodzi w różne fazy. I to pytanie, które kierowaliśmy też do Was, to jest pytanie, jaką na przykład Wy wizję, jeżeli w ogóle integracji europejskiej byście widzieli. Kolega mówił o tym, że
może w jednym cenie, prawda? Natomiast właśnie to pytanie, które drążyliśmy tutaj, czy są jakieś wartości dodane samego procesu integracji europejskiej, jest ważne, bo sam proces integracji europejskiej może przybierać różne inne formy, prawda? Dzień dobry, ja chciałem się odnieść na samym początku przede wszystkim do tego, co powiedział kolega, który tam siedzi, na temat tej błędnej integracji europejskiej. W moim rozumieniu krytyka Unii jest jak najbardziej potrzebna, przynajmniej w okresie kryzysu, w którym znajduje się teraz Unia. Powinniśmy jak najbardziej rozmawiać na temat tego, co nam się nie podoba i co jest nie tak. Aczkolwiek ja tak samo jak koleżanka rozumiem integrację europejską w troszeczkę inny sposób, właśnie na zasadzie zachowania różnorodności kulturowej i obyczajowej. I na zasadzie tego, że każdy obywatel danego kraju ma możliwość poznawania kultury innego kraju i to jest właśnie w tym piękne i o to chodzi, tak? Ale też pan zapytał na samym początku, jakie są pozytywne aspekty tego, co spełniła Unia Europejska w stosunku do państw członkowskich. I przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że mamy zapewnioną wspólnotę ekonomiczno-gospodarczą, a przede wszystkim też swobodny przepływ kapitału i osób. I to jest naprawdę też jedna z tych wartości, które były podstawowymi przy tworzeniu się Unii Europejskiej. Od początku było wspominane o stworzeniu Unii, która zawrze w jedności wszystkie państwa i da nam możliwość wspólnej gospodarki, wspólnego kapitału. I to jest jeden z głównych pozytywów, który możemy dzisiaj zauważyć. I mimo tego, że mamy na przykład zjawisko Brexitu, że lub Grecji, kryzysu w Grecji, to powinniśmy też widzieć wiele dobrych stron tego, jak wygląda ta współpraca na dziś dzień. Jeszcze dwa głosy mamy. Tutaj pana, tutaj pana również i podsumuję już. Halo? No. Zadaję. Dzień dobry. Na początek odniosę się do kwestii kolegi z prawej góry, a mianowicie, że pewna unifikacja może być skłóceniem. Nie powiedziałbym, że był uniwersalny średniowieczny, był płytki. To, co mnie nurtuje naprawdę, to kwestia równości, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Bo w teorii wszyscy jesteśmy równi. Ja, pan, kierowca autobusu. A w praktyce swoją wolę może nam narzucić osoba posiadająca większe środki finansowe. Tak samo jest albo większą. I tak samo jest z państwami. Jak wygląda ta kwestia, jeśli mogę się spytać? Tu jeszcze był głos na Dzień dobry, Piotr Bagajer z Wyszką. Ja mam trochę inne podejście do kwestii jedności. Ja uważam, że jedność, tak potraktuję w sposób dosyć utylitarny, że jedność była pewnym środkiem, a jej celem dopiero było zapewnienie bezpieczeństwa i uważam, że to była obietnica, którą nam Unia zapewniła. I dopiero na tym fundamencie tego bezpieczeństwa można było budować to, o czym mówili moi koledzy. Czyli o tym wszystkim ten wspólny rynek, handel, przemysł tutaj też była zaakceptowana w wcześniejszym musicalu Europejskiego Wspólnoty Węglestary. Uważam, że warto o tym wspomnieć jako o czymś, co budowało wspólny przemysł, kulturę i inne dziedziny życia. Więc uważam, że to był pewien środek do budowania tej jedności. Jeżeli chodzi o te różnorodności i wszelkie tutaj różnice kulturowe, to oczywiście one są potrzebne z tego względu, że każde państwo i każdy naród powinny mieć cechy, które są właściwe właśnie dla tychże podmiotów. Tak? Jeżeli chodzi o krytykę Unii Europejskiej, ona jest też potrzebna z tego względu, że gdyby jej nie było, byśmy mieli takie ujednolicenie, bym powiedział, tutaj naszych pewnych wartości, które funkcjonują od tysięcy lat, które stanowiły tutaj trzon życia społecznego. I myślę, że krytyka jest potrzebna też dlatego, że niektóre państwa, takie jak Niemcy, będą próbowały narzucić swoją wolę tutaj w Unii Europejskiej. A krytyka na przykład pani Angeli Merkel z tego względu będzie właśnie tak jakby pohamowaniem hegemonii tego państwa na arenie międzynarodowej. A ja mam do pana teraz pytanie. Czy Niemcom byłoby łatwiej narzucić swoją wolę innym państwom Europy, gdyby nie było Unii Europejskiej? Czy wtedy, kiedy jest Unia Europejska? Kiedy jest im łatwiej narzucić swoją wolę? Kiedy jest łatwiej najsilniejszemu narzucić? Kiedy ma Unię, czy nie ma? Myślę, że w obecnym czasie jest to łatwiejsze do zrobienia,
z tego względu, że gdy nie było Unii, wtedy były alternatywne potęgi dla państwa niemieckiego, które skutecznie tutaj hamowały jakąkolwiek ekspansję, zarówno jak gospodarczą, jak i militarną w Europie. A jakie potęgi zahamowały Niemcy z pierwszej i drugiej wojny światowej? W pierwszej wojnie światowej, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, no to oczywiście Stany Zjednoczone i Francja i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania nie potrafiły sobie poradzić z Niemcami. Dlaczego? Za słabe były. Że jeśli nie ma Unii Europejskiej, potrafimy sobie poradzić za silnymi Niemcami. Cała historia Europy i dwie wojny światowe pokazały, że my sobie z tymi za silnymi Niemcami zawsze potrafimy poradzić. Niemcy po pierwszej wojnie światowej jakoś zaakceptowały warunki Wielkiej Brytanii i państw zachodnich. Natomiast jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, to się zgodzę. Natomiast w obecnym czasie jest łatwiej Niemcom po prostu rozwijać się gospodarczo, dlatego że nie mieli wtedy tak wielkich możliwości, w sensie, że mogli się tak łatwo dogadać z innymi państwami, jak jest to w sytuacji obecnej. Dobrze, to ja teraz troszkę podsumuję, a potem będzie druga tura. Proszę Państwa, odnosząc się do tego, co Pan powiedział, tak się składa, że w pewnym sensie Unia Europejska tak próbowała swój idealny obraz przedstawić, że prawie w niego uwierzyła. Natomiast podstawy istnienia integracji europejskiej są bardzo mocno zdobione w rzeczywistości. Jest to nowy sposób, jak sobie poradzić z zasilnymi Niemcami. Niemcy są w Europie zasilne, odzwierciedlone za Bismarcka, samocne są w stosunku do innych państw europejskich. I przed II wojną światową były dwie koncepcje. Albo trzeba się hegemonii niemieckiej poddać, albo trzeba Niemcy zniszczyć. Żadna wersja nie wyszła. Próbowaliśmy i mieliśmy dwie wojny światowe. I po II wojnie wymyślono trzecią opcję. To znaczy, skoro nie chcemy się ani poddać dominacji niemieckiej, ani nie mamy też moralnego prawa, dlaczego mamy jeden naród niszczyć, wymyślono integrację europejską. Wymyślono, że oto zbudujemy mechanizmy współpracy tak mocne, takie więzy oplatające wszystkie państwa europejskie, w tym Niemcy, żeby nie były one w stanie samodzielnie narzucić swojej dominacji. I im silniejsze Niemcy były, tym trzeba było te więzy mocniej zaciskać. W 1951 roku wystarczyła węgiel i stal. Gdy się Niemcy budowały gospodarczo, trzeba było zrobić EWG. Gdy się Niemcy zjednoczyły, stały się jeszcze silniejsze, no to jeszcze mocniej je przytulamy, bo jeszcze mają większe możliwości oddziaływania. Natomiast Pan podniósł realny problem, bo dzisiaj w Europie nie tyle jest problem, że Niemcy są silne, tylko że inne państwa są słabe, że inni przywódcy Unii, Francja na przykład, słabnie. Włochy, proszę Państwa, Państwo kojarzycie Włochy z Berlusconi i Bunga, prawda? A ja pamiętam, kiedy byłem w Państwa wieku, że Włochy były mocarstwem europejskim, które organizowały debaty o traktacie z Maastricht, z którymi się każdy liczył. Pozycja Włochy była niesamowicie większa niż dzisiaj. A Wielka Brytania sama mówi, że się wycofa, prawda? Więc problemem jest nie tyle siła niemiecka, tylko to, że inne państwa są słabe. I nie chcą wchodzić w rolę przywódców Unii Europejskiej. A propos euro. Rzeczywiście projekt euro zasługuje na dramatyczną krytykę i to bardzo mocną ze strony ekonomistów i ze strony również przedstawicieli mojej profesji, czyli nauk politycznych. Projekt euro został niedokończony, w połowie porzucony. Co więcej, była tak wielka polityczna wola jednoczenia Europy, że dopuszczano do eurostrefy państwa, które nie powinny nigdy tam się znaleźć. Grecja nie powinna nigdy wejść do strefy euro, po prostu. Na
ogromna wina Europy, wszyscy udawali, że nie widzą. Czy Grecja oszukiwała księgowości, a wszystkie instytucje europejskie, mimo że świetnie widziały tak w gruncie rzeczy, że ta Grecja nie powinna wejść, w imię osiągnięcia jedności politycznej, w imię potwierdzania jedności, Grecję wpuściły. Zemściło się. Strasznie się. Zemściły na nas wszystkich, prawda? Bo zauważcie Państwo, że sumy pieniędzy zużyte na ratowanie krajów pogromionych z tym Grecji, no mogą być użyte zupełnie gdzie indziej, prawda? Mogą być użyte zupełnie inaczej, o wiele efektywniej i o wiele lepiej. Natomiast bardzo dobrym, bardzo interesującym powiedział Pan tutaj z przodu, chociażby znamienienia, na temat tego, że jedność europejska jest narzędziem. To nie jest cel Unia Europejska jako system instytucji uzgadniania interesów między państwami nie jest celem samym w sobie. Nie jesteśmy w Unii po to, żeby być w Unii. Jesteśmy w Unii po to, żeby osiągnąć jakieś cele. No to, co Unia obiecuje, tak już wracając do głównego nurtu. Unia obiecywała pokój, że wspólnoty obiecały pokój, że państwa europejskie nie będą ze sobą już walczyły więcej. I to spełniło. Obiecała trochę bezpieczeństwa przed agresją zewnętrzną, ale to głównie na to obiecała, że nie ale Unia troszeczkę też. To się udało. Unia obiecała wzrost gospodarczy. Czy to się udało? To się da zmierzyć, porównując stopy wzrostu gospodarczego państw europejskich będących we wspólnotach i poza wspólnotami. I tu mamy dane, to nie jest żadna tajemnica. Dlaczego Wielka Brytania, która w 1957 roku powiedziała nie chce, potem weszła? Nie dlatego, że pokochała jedność europejską, nigdy jej nie kochała. Brytyjczycy kierują się interesem, nie mają emocji na wierzchu. Tylko zobaczyli Brytyjczycy, że poziom rozwoju gospodarczego krajów jest wyższy niż w Wielkiej Brytanii, Danii czy innych państw. No to sobie przekalkulowali, co się bardziej się opłaca wejść. Więc obiecała wzrost gospodarczy. Obiecała też swobodę przepływu, tak ładnie na górze, czyli łatwość kontaktów międzyludzkich. Że nie ma już szlabanów, że można zakładać sobie firmy za granicą, że można na studia wyjeżdżać i przyjeżdżać. To spełniła. Natomiast nie spełniła innych obietnic. Po pierwsze, to padło obietnicy bezpieczeństwa. Że zapewnimy Wam bezpieczny świat. Co to znaczy bezpieczny? Nie tylko tego, że nie ma przestępczości, ale również taki, w którym czujemy się jak u siebie, prawda? Że jesteśmy w domu, u siebie jesteśmy. Czujemy się tutaj dobrze. To się niespecjalnie udało. Bo my kojarzymy terroryzm dzisiaj z terroryzmem fundamentalistycznym, natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, dla krajów Europy Zachodniej terroryzm był na 70. Kiedy najróżniejszego typu bojówki mordowały premierów. Zabójców Aldo Moro nie znaleziono po dzień dzisiejszy, a prośbę o jego uwolnienie to napisał osobistą Paweł VI. I nic to nie dało, prawda? W związku z tym również Europa obiecała, że rozwiąże nasze problemy. Mamy problemy, no to oddajcie je Europie, to ona je rozwiąże. A to się nie spełniło. Nie udało się wszystkich problemów rozwiązać. Europa troszeczkę sama uwierzyła w swoją propagandę. Ja jestem narzędziem rozwiązania wszystkiego, prawda? To ludzie jej też uwierzyli. A tak po prostu. Tak po prostu się nie stało. Więc mamy pewne obietnice spełnione. Zupełnie niespełnione. Natomiast jeśli chodzi o tę różnorodność, to państwo Europy jest jednym z różnorodności i w traktacie mamy zapisaną normę poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich. Tu nie chodzi raczej o Unię jako narzędzie, tylko być może chodzi o
intensywne uczestnictwo w debacie. Może kraje, w których społeczeństwo obywatelskie jest słabe, mało zorganizowane, no nie uczestniczą tak mocno jak inne państwa. No to jest pole do popisu dla wszystkich trzeciego sektora, prawda, NGO-sów, zwłaszcza dla młodych ludzi. Teraz oddam głos Francesco i mam takie pytanie, czy potrzeba tłumaczenia na język polski, czy państwo angielski? Rozumiecie? Just wanted to add three little things. One about Germany, because it's a really big problem. I come from Italy. Italy is inside the Eurozone, so I know very well this issue. And if you compare the results of the behavior of the European Central Bank on one side and on the European Council, the other, you can find out that what Professor Borkowski said is true. Because in the European Central Bank, we work with the majority vote. And that's the only place where Germany cannot choose alone, cannot decide alone, because there's the majority vote. So the other countries can decide without Germany. And then what happens? That's what happens. What's happening since Mario Draghi is the president of the European Central Bank. Germany is against some choices, but Germany cannot block, cannot stop these choices. The problem raises when you don't have the majority vote. Where you don't have the majority vote, it's normal. The stronger has more power to decide. And it's not only normal, it's also the right way to behave. Because the stronger has not only more power, but also more responsibility.